Gdzie są twoje argumenty? Chyba poszły se na spacer. Przeleciałem ci jak kurwę, tobie zostawię tą pracę. Plątałeś mojego ojca, a ja wplątałem twojego. Chciał nagrać długie disa, nie miał powodu dobrego. Wytłumaczy proszę jedno, bo ja dalej tego nie wiem. Wali się na traku hajsem, czyli dista grał na siebie. Wiesz więcej o zarabianiu, zainwestuj sobie w słownik. Zamiast dawać dobre rymy, coś tam jedziesz, jesteś chorny? Co ma hipokryzja do tego, co ja mówię na tatę? Hipokryzją jest to, że ty wyzywałeś was tą mamę. Kurwo, powiedz jaki honor, jak się wbijasz 2 na 1. Nie wiadomo, czy twój ziomek w ogóle tutaj dobiegnie. Jesteś tak zesperowany, musisz robić multikonta. Boli cię chyba, że nikt twojego gówna nie chce słuchać. Skoro zdajesz maturę, to pewnie się przygotowałeś. Tyle wysiłku dziennie, że sobie główkę tym przegrzałeś. Nie usuniesz tego disu, powiem szkoda, spytasz czemu? Odjebałeś większą chujnię niż ja 4 lata temu. Kurwo, jakie farmazony, skoro mówię samą prawdę. Manipuluję swój ziomku, by wyszło, że ty masz rację. Skoro taką miałeś pękę, to po co tatę mieszałeś? Czemu nie wyszedłeś na dwór i tam się nie ustawiałeś? Wierzę, żebyś ich przestraszył, no bo jesteś przecież Bogiem. Mam nadzieję, że to mówiąc nie jebałeś farmazonem. Skoro ja ta kurwa kłamie, to wytłumacz jedną kwestię. Czemu jak pytała, czy to żart, to mówiłeś i nie wiem. Chciałeś zrobić wodę z mózgu i się nawet nie przyznajesz. Także przestań w końcu gadaj wszystkim kurwo, że ja kłamie. Temat Pinteresta jak nie poruszałeś, tak zostało. Skoro się odniosłeś, to powiedz mi kiedy tak się stało. Do twoich rodziców mam szacunek i ich polubiłem. Dałem o nich tylko zmiankę, nigdzie ich nie obraziłem. Sam się gubisz tym co mówisz, to bo jesteś przyjebany. Gadasz coś o szacunku, mówisz na mego tatę stary. Dzwoniłem na Sylwestra, a wcześniej coś obiecałeś. Ja się odezwałem, ty w zamian gówno jakieś nagrałeś. Ostatni diss, Wejsik, wiesz co robić. Co za kurwy jebany.